Gdybyśmy mieli chwilę czasu i mieli narysować, jak sobie wyobrażamy wydarzenia, o których mówi dzisiejsza Ewangelia, to najpierw musielibyśmy wybrać, jaki moment tej Ewangelii chcemy uchwycić i zatrzymać na kartce. Do tego dobrać postacie, które występują akurat w tym momencie, ich zachowania, ich postawy, ich wygląd. Może jedne z tych postaci byłyby większe od innych, inne gdzieś w kącie. Ktoś w bardzo ciemnych barwach, nie wiadomo dlaczego, a kogoś, kto jest bardzo ważny w tej scenie, może zabraknąć. Gdybyśmy zebrali się znowu razem i oglądali nasze rysunki, bylibyśmy zdumieni ich różnorodnością. Te rysunki mówiłyby nie tylko o naszych zdolnościach plastycznych, ale najpierw będą mówiły o naszej umiejętności słuchania. One pokażą, co przeoczyliśmy, co dodaliśmy z naszej wyobraźni albo z jakiegoś obrazu, który wcale nie odpowiadał temu, o czym traktuje Ewangelia. Te rysunki mówiłyby przede wszystkim jednak o naszej wierze. Bo przecież każdy z nas ma swoją wiarę osobistą i najpierw w świetle tej wiary ocenia świat, Boga, innych, ale także z tą wiarą, jaką ma, słucha Słowa Bożego, słucha innych ludzi, słucha czasami jakichś objawień, dobrych czy podejrzanych. Możemy powiedzieć, że jest interakcja, jest wzajemne oddziaływanie tego, co czytam i tej wiary, którą mam. Ona może być umacniana, ona może być budowana, ona może być zwalona przez to, co czytam. Ale nie mamy możliwości, aby razem usiąść nad naszymi rysunkami i szukać odpowiedzi na pytanie, jaka jest nasza wiara. Zamiast tego odwołam się do ciekawych badań, jakie przeprowadził wiedeński biblista, bardzo wielki przyjaciel wielu Polaków, ksiądz profesor Jakob Kremer. Badał starożytne przedstawienia, głównie mozaiki, a więc także i, a przede wszystkim to wydarzenie, o którym usłyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii. O przyjacielu Jezusa o imieniu Łazarz, który mieszkał w Betanii, o jego dwóch siostrach, z których przede wszystkim występuje Marta. Wyniki badania tych źródeł starożytnych zestawił z badaniami średniowiecznego malarstwa, które ukazywało także tę samą scenę z Ewangelii. W roku 1985 ukazała się książka profesora o wskrzeszeniu Łazarza, o tym, w jak różny sposób tekst oddziaływał na słuchaczy, ale także na twórców, wreszcie o przesłaniu, które tak naprawdę zawiera tekst, tak jak go dziś odczytujemy i próbujemy wejść w położenie tego, który go pisał. Wyniki swoich badań autor przedstawiał także w Krakowie. Ja miałem okazję oglądać prezentowane slajdy i zauważyć, że starożytne przedstawienia po prostu trzymają się pewnego kanonu. W centrum zawsze jest Chrystus z wyciągniętą prawą ręką w kierunku Łazarza. Ten Łazarz najczęściej jest przedstawiony w postaci jakby kokonu, zawoju, jakby bandaży. Nieproporcjonalnie duża prawica Jezusa musi wyrażać moc, Bożą moc. Ta moc przywraca do życia Jego przyjaciela, spoczywającego przecież w grobie od 4 dni. Pozostałe osoby na tym przedstawieniu patrzą na Jezusa z najwyższym podziwem i zdumieniem. To patrzenie przedstawiają czy uwyraźniają olbrzymie oczy tych patrzących na to, co dzieje się. Wniosek wiedeńskiego biblisty, powtarzający się sposób przedstawienia tego wydarzenia wskazuje, że takie było powszechne zrozumienie tej Ewangelii. Zarówno twórcy, jak i patrzący wierzyli przede wszystkim w moc Chrystusa, który nie tylko przywrócił do życia zmarłego przyjaciela, ale także wskrzesi z martwych każdego, kto w taki sposób wierzy w takiego Jezusa,
pełnego mocy nad życiem i śmiercią. Właśnie dlatego, że przed wywołaniem z grobu umarłego Łazarza Jezus zapewnia Martę, brat twój zmartwychwstanie. Za chwilę uświadamia, że nie ma jakiegoś leku na zmartwychwstanie, ani żadnej gwarancji powrotu umarłych do życia, ani nawet dusza nie jest nieśmiertelna i nie daje takiej pewności, ale zasadą, dzięki której ludzie w ogóle zmartwychwstaną, jest On sam, który pierwszy po swojej śmierci na krzyżu zmartwychwstanie i będzie się ukazywał jako żywy, choć w ciele niepodobnym do śmiertelnego. Dlatego Jezus mówi do siostry Łazarza: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. I Jezus zwraca się do niej: wierzysz w to? A więc kto uwierzył w Jezusa, że On pojednał nas z Ojcem przez śmierć i zmartwychwstanie, a później żyje według Ewangelii, ma ufność, że śmierć nie jest końcem Jego życia, ale że zostanie wskrzeszony z martwych do nowego życia, do życia na zawsze z Bogiem, przez Tego, który jedyny dotąd umarł i zmartwychwstał, pomimo naszych grzechów, dla nas, na naszą korzyść. Kto ma taką wiarę i pragnie tak żyć, jak mówi Ewangelia, może być spokojny i jest ufny. Jedyne, co może go niepokoić, to utrata wiary albo zniechęcenie do życia według Ewangelii. Moi drodzy, pierwsi wyznawcy Jezusa, Żydzi, tacy jak Marta, na pytanie, czy wierzysz w to, odpowiadali tak jak siostra Łazarza, powtarzając za nią słowa z dzisiejszej Ewangelii. Tak, Panie, ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Zauważmy, że dopiero po tym wyznaniu Jezus każe odwalić kamień i wzywa do wyjścia i do życia swojego przyjaciela. Wiemy, że Łazarz jedynie powrócił do dotychczasowego życia, a później musiał umrzeć, jak wszyscy, i oczekuje na zmartwychwstanie. Tym znakiem Jezus zapowiada zmartwychwstanie i demonstruje, że rzeczywiście jest Panem życia i że pokona każdą śmierć. Powróćmy do badań profesora Kremera. Powróćmy do jego badań nad przedstawieniami wydarzeń w Betanii. Na slajdach zawierających malowidła już średniowieczne można było zobaczyć zupełnie inne przedstawienie, inny typ, inny kanon. W centrum zwykle był Łazarz, zawinięty w płótna, postawiony w wejściu do jaskini. Obok stał Chrystus otoczony przez zdumionych uczniów, ale po drugiej stronie sceny stali Żydzi, z twarzami bardzo złymi, zawzięci, przedstawieni raczej karykaturalnie, jako brzydcy ludzie. Wiedeński biblista zwraca uwagę na różnicę, aby w końcu podsumować. W przedstawieniach starożytnych wyraża się wiara w Jezusa, Pana życia, zdolnego wskrzesić każdego zmarłego. W malowidłach średniowiecznych ujawnia się przekonanie o mocy śmierci, o nieuchronnej mocy śmierci i o lęku człowieka, który nie dowierza w panowanie Chrystusa. Można przypuszczać, że takie przekonanie ludzi średniowiecza może mieć źródło w kryzysie wiary i w doświadczeniach masowej śmierci, może zbierającej straszne żniwo w czasie jakiejś zarazy. Potrzebna jest, moi drodzy, ta Ewangelia i takie jej przykrojenie, takie przedstawienie, takie wyjaśnienie na czas naszej epidemii. Na początku dni, w których będziemy słyszeć o spisku na życie Jezusa, o Jego pojmaniu, o skazaniu na śmierć i o ukrzyżowaniu, w którym słyszymy Ewangelię dziś wzywającą do wiary w Jezusa, który gwarantuje zmartwychwstanie, mamy odpowiedzieć na pytanie wypowiedziane do Marty. Czy wierzysz w to? Czy wierzysz, że ja jestem
Panem życia i śmierci, że mogłem wskrzesić, przywrócić do życia Łazarza i mogę wskrzesić także Ciebie. Odpowiedzmy w czasie, który jest sprawdzianem naszej wiary, w czasie zamknięcia, kwarantanny, choroby, ale także śmierci coraz więcej ludzi w Polsce. Odpowiedzmy tak, jak tylko wierzymy. Może takimi słowami. Panie, Ty dobrze wiesz, jak ja wierzę. Teraz zdaję sobie sprawę, że za słabo. Zarać mojemu niedowiarstwu. Pomóż mi wyznawać z przekonaniem, że wierzę, że Ty jesteś moim zmartwychwstaniem i życiem. Wierzę, że dzięki Twojej łasce mogę powrócić do życia. Jeżeli zechcesz, wierzę, że jesteś zmartwychwstaniem i życiem, bo nawet gdyby mi przyszło teraz umrzeć, to przecież Ty mnie wskrzesisz do życia na zawsze z Tobą. Módlmy się o taką wiarę dla nas wszystkich, naszych najbliższych, zwłaszcza za tych, którzy są w obliczu śmierci, w zagrożeniu śmiercią, zwłaszcza za tych, którym brakuje wiary. Módlmy się o taką wiarę, jaką wyznawała dziś Marta w obliczu śmierci swojego brata Łazarza, z nadzieją na zmartwychwstanie mocą Chrystusa.